dzisiejszym odcinku ponownie hostuję turniej i będziemy sobie grali bez budowania. I z tej okazji musimy ubrać skiny, które nie nadają się do pracy. Ja tutaj wykorzystałam mojego najnowszego skina. Moją rolą jest oczywiście schować się podczas tego customa, wygrać grę to już na drugim miejscu. Ewela będzie musiała odgadnąć, którym skinem jestem ja. I jeśli chodzi o mojego skina, jak możecie teraz zobaczyć, jestem w lobby. Inaczej, jestem w szafce i w szafce wybrałem sobie coś takiego, słuchajcie. To jest jeden z moich ulubionych skinów na tą chwilę, w sensie jeśli chodzi o to, co widzicie. Kolejnie, nawiązanie trochę do budowania, jeśli chodzi o kolejną rzecz. Ja nie mogę mówić głośno, ponieważ Ewela siedzi tuż obok mnie. No, muszę mówić takimi zagadkami bardziej. Kolejnie mam taki zbierak, żeby pasował. No i taką fajną lotnię sobie też ubrałem. Także tak to wygląda, widzowie. Takim skinem ja gram. Zobaczymy, kiedy Eweli się uda odgadnąć. Do top 10 ma czas. I jeszcze wprowadzamy jedną nowość. Jeśli ja zginę, będę mógł sobie wybrać mojego, tak jakby, jakby to powiedzieć. Sobowtóra. Sobowtóra. I ja wybiorę sobie skina, który będzie musiał wygrać. Jeśli ten ziomek wygra, ja wygram wtedy cały odcinek. No i sprawdźmy, jakie tutaj skiny, czy są porządne skiny, takie jak na niedzielę. I tu jest garniak. Garniak. Tutaj jakaś sukienka, także elegancko. I teraz chodźmy zobaczyć mniej więcej właśnie, jakie są skiny, żebym później wiedziała, w czym mam wybierać. No i mam czas do top 10. Jeżeli będzie ostatnie 10 osób na mapie, to muszę wtedy już zdecydować, którym skinem gra Rafa. Jak możecie na około zobaczyć, jest tutaj pełno Jonesy, pełno różnych takich skinów. Także wszyscy ubrali takiego skina, jakiego powinni mieć. Jedną kartę podpowiedzi Eweli dam. Także Ewela, powiem ci tyle, że wyróżniam się. I to jest naprawdę, na 100%. W sensie, że na pewno się wyróżniasz, tak? Tak, to jest 100%, na pewno się wyróżniam. Okej, jak możecie zobaczyć, ja lecę dokładnie w to miejsce. Jeszcze nie jestem do końca pewien, gdzie lecieć, dlatego, że no, jak wiecie, na samym początku oczywiście się nie bijemy, więc jest troszkę łatwiej. No, bez budowania to by była lipa straszna, ale co najważniejsze, dalej nie wiem, gdzie mam lecieć, po prostu. No, nie wiem, gdzie mam lecieć, mam nadzieję, że nikt tutaj nie stroluje. Ja też właśnie czuję, że dzisiaj będzie ciężko i ja oczywiście tutaj sama się powalam i zaczynam obserwować i w ogóle cały zamysł dzisiejszego odcinka jest taki, dlatego takie eleganckie stroje, bo im się nie chce budować i to są ludzie, którzy boją się roboty i właśnie Rafał dał mi dużą podpowiedź, bo dużo właśnie tutaj jest Jonesy, dużo tych właśnie w garniakach i jeżeli on się wyróżnia, to bardzo dużo tutaj już eliminuje. No, ale ja mogę mieć oczywiście czarny garniak i dalej się wyróżniać, no nie? Aha. Bo to ja nie powiedziałem po czym, czy to po plecaku, czy po zbieraku, czy po skinie. Po prostu wyróżniam się pośród tych wszystkich innych osób. Mi się tutaj w ogóle coś zbugowało i tak jak ostatnio biorę zeszyt i nakładam sobie tutaj na Niki, żeby tutaj przez przypadek nie zauważyła, że to jest Rafał, także mamy pierwszą osobę i zaczynamy tutaj obserwować. I co on tutaj ma? Jakieś zielone brońki. Zobaczmy, czy da się obserwować więcej osób. Oj, tu jest garniak. Muszę w ogóle właśnie, który skin się wyróżnia? Jabłko takie. No, tutaj to można powiedzieć, że jest to jeden taki bardziej wyróżniających się skinów, ale jedziemy dalej. Ja w sumie znalazłem sobie bardzo fajną rzecz, dzięki której będzie mi troszeczkę łatwiej, ale nie jest to do końca powiedziane, no bo jak wiecie, teraz spiderek nie ma, tylko są inne rzeczy, którymi możemy się poruszać. Nie chodzi tutaj też o pojazdy, tylko też o inne rzeczy. Czołg? Impulsy! Impulsy Rafał sobie znalazł pewnie. Na razie jest ciężko, no bo tutaj dopiero wszyscy zaczynają dropić, także ja tutaj robię takie ogólne rozeznanie. Zobaczę, jakie tutaj są skiny. O, i tutaj ktoś leci tak. Nie, co to w ogóle było? Czemu on tak leciał jak kulka? Ja czegoś takiego nawet nie wiem, że coś takiego jest. To jest taka armata, to wybijasz się z armaty. Właśnie o tym też mówiłem, że to jest teraz mega spoko, bo można się rzeczywiście fajnie wybić na daleko. Ha, czyli to jesteś ty, okej. Nie no, Rafał wątpię, żeby ubrał takiego skina, ale on chyba nawet, wydaje mi się, że nie ma tego skina. No, ale zobaczymy. Ja powiem jeszcze tak, jest troszeczkę mniej osób, żeby było łatwiej, no bo jak wiecie, jakby było 100 osób, no to byłoby bardzo ciężko grać ten trybik, więc no jest troszeczkę mniej osób i co przełoży się na lepszą rozgrywkę, tak myślę. Mamy tutaj rybcie w garniaku i w ogóle zobaczcie się, jakie on ma bronie. Ja się pytam, skąd on ma takie bronie i ma tutaj impulsy, więc tutaj ktoś, w ogóle jakie kilofy fajne tutaj ma, tutaj na bogato, on to już totalnie się boi pracy. A to jest ta armatka w takim razie, dobra, także pierwszy raz widzę teraz tą armatkę. No i tutaj w ogóle ten skin mi się podoba. Będziemy tutaj na pewno patrzeć na niego częściej, bo wydaje mi się, że tutaj Rafał mógłby ubrać, chociaż
Nie wiem, czy wybrałby taki plecak, ale ten skin wydaje mi się, że mógłby go wybrać. Ja sobie dropię teraz, mam dużo dropa, mam wszystko, można powiedzieć, co trzeba. Chociaż tylko proszę tutaj, proszę nie kraść, jakby co? Proszę nie kraść. Zapraszam do środka. Jonesy tutaj biedny się obił. Ma bronie nie za fajne. No ciężko, coś czuję, że tutaj on tu, jak nie znajdzie sobie tutaj lepszych rzeczy, to czuję, że coś... Nie, to na pewno nie jest Rafa. My sobie tu dropimy z ziomeczkiem. W sumie dobrze, żebym miał takich pomagierów czasem, no nie, byku? Już możesz ze mną zostać, tak szczerze. Ale pamiętaj, że w ostatnim odcinku twój pomagier trochę cię wystawił, który nosił ci kurę i później był problem. Pamiętasz to? Wiesz, co się stało? Ja wiem, co się stało. Ostatnio było w ten sposób, że on mi pomagał przez długi czas, a później okazało się, że ja go wcześniej obiłem, żeby mieć damage tak jakby od strefy i on zginął później od kogoś innego jeszcze i od strefy na samym końcu, więc wyszło na to, że ja go wyeliminowałem, także zostawcie łapkę dla mnie, no po prostu hit. Wyeliminował swojego gościa, który mu pomagał. Ja tutaj obserwuję kolejną osobę, ale w sumie tutaj jest kilka osób naraz i mamy tutaj Choke i w ogóle ja pierwszy raz widzę jego skina, ale też moje kozacki, w ogóle wszystkie te skiny są w garniaku. Wzięli chyba to do siebie, że tutaj muszą się ubrać jak do kościoła. Ej, a ja w sumie wpadłem na 200 IQ plan. To jest 200 IQ plan. To chyba nie da się tego przebić, tak szczerze. Wejdziesz do czołgu i nie będziesz wychodził. Nie, 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 nie. Ale coś niesamowitego. Coś takiego jak Skybase, można powiedzieć, ale tu się nie da Skybase'a robić. Tutaj teraz będziecie wzięli napis, co miałem w głowie, okej? Okay? I co mam? Ej, Ewela, a mogę zobaczyć, kogo ty obserwujesz? Tak, ja obserwuję takiego białego z walizeczką na plecach teraz. Okej. Okay. W sensie, Ewela jest zaraz koło mnie, więc ja czasem będę sobie podpatrywać, żeby tutaj, wiecie, żebym miał łatwiej ja. Ja jestem teraz na biomie pustynnym teraz jestem. Przed chwilą obserwowałam, tak parę gości było w czołgu, ale lecę dalej i fajnie, bo od razu na początku mogę obserwować wszystkich. Tutaj mam Jonesiego i ja byłam przekonana, że Rafał wybierze właśnie tego skina. No, ale albo mnie zmylił. Co go może wyróżniać? Ten killow jest z Karnetu? Czy to jest Rafał? Ale nie ma żadnych ziomków po niego. On mówił, że jakieś ziomki mu pomagają. Także lecimy dalej. O, samochód. 4 ziomków w samochodzie. Jest skin, który moim zdaniem się wyróżnia. Ten, mówię o tym, co prowadzi teraz ten samochód. Czy to jest w ogóle, my obserwujemy tego? Ej, byku! Bo mnie wyeliminujesz, wysiadaj. Zalewaj, zalewaj, byku, zalewaj, póki nas Ewela nie obserwuje, bo jak nas zacznie obserwować, to będzie lipa. Co wy zalewacie? No nie powiem ci. Ej, tu są jakieś ten, oni mają jakieś, nie wiem. Ale fajnie cię tak czasem podpuścić, Ewela. No, ja słyszę teraz w twoim tonie głosu, że ty teraz ściemniasz. Ja nigdy nie kłamię, nie wolno kłamać. Tutaj w ogóle co to za ubranie jakieś, to jest eleganckie? No nie wiem, także myślę, że Rafał by na pewno nie wybrał takiego skina. Tutaj mamy znowu tutaj czołgiem ktoś jedzie. Właśnie mi się wydaje, że tutaj te osłonki to jest dobry pomysł, żeby zbierać, bo później jak będzie na samym końcu... Wiecie, co tu się będzie działo na samym końcu tego odcinka? Tyle osób w ostatniej strefie bez budowania, to będzie mocne. Ej, właśnie, osłonki. To jest to. O! I to też mógłby być Rafał. Pierwszy skin taki, killow. Serduszko jeszcze tutaj ktoś narysował. O! A to pewnie nie Rafał. Rafał by nie narysował. Ogółem plan jest taki u mnie, że trzeba znaleźć osłonki, bo osłonki będą na pewno ważne w kolejnym tutaj podejściu. Co ciekawe, strefa jest bardzo nieciekawa i jeszcze się nie wolno bić. Ja zaraz powiem, kiedy będziemy możli się już powoli bić, tylko muszę jeszcze znaleźć coś, co mi coś naprawi. W ogóle tutaj nie wiem, czy zauważyliście, Rafał tam gadał, ale w trakcie może widzieliście, że tutaj się nawiązała jakaś miłość. Mamy tutaj panią w czerwonym ubranku, opatrzcie się, steamowali się. Tutaj mamy gościa wytytułowanego. Ja w ogóle nie grałam wtedy, co te skiny wychodziły i ja nie mam żadnego pojęcia, jak one się nazywają, ale no tutaj jakaś miłość, Rafał, na twoim odcinku się tutaj zrobi, znaczy na naszym. Ej, no tak szczerze, że mamy problem, bo ja tu widzę, że kompan mnie nie opuszcza jak na razie. Nie mamy bardzo ważnej rzeczy do tego wszystkiego. Wy wiecie jakiej. Wiem, do tego do spawania. Rafał jedzie w czołgu. Rafał jedzie w czołgu z kilkoma osobami, tak mi się wydaje. Nie, nie, nie. Te osoby, które są wszystkie u mnie w czołgu, są u mnie w teamie, więc proszę później nie strzelać, w razie czego. O Jezus, powiedziałem, w czym jestem. Jesteś w autobusie i właśnie was teraz obserwuję w takim razie. Jak to... Tak. Ja w ogóle jeszcze rozwalił, wasz autobus się rozwala. Nie, no i koniec. Ale Rafał, ja nie mam zielonego pojęcia, który to ty, bo w tym autobusie jest kilka osób. Ej, ryba, złaś. Wow. Rafał powiedział, czyli Rafał na pewno nie jest rybą. Albo on mnie podpuszcza. Ryba, ryba, złaś stąd, no. Rafał. Słucham. Co wy w ogóle robicie? A ja w ogóle tak szczerze nie grałam jeszcze jak ten autobus, nie wiem czy on wszedł ten autobus, że jest na mapie. Nie wiem ile jest tych autobusów, więc jeszcze tutaj nie mogę
Przecież Rafał jest... Rafał uciekł pewnie na czołg teraz. My nie jedziemy czołgiem. Ja już w ogóle sam zostałem teraz. Sam zostałeś? Jak raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób jedzie autobusem. Jak? Myślałem, że trzy tylko. Ja nie wiem, o co chodzi. A czemu wy się już nawalacie? Ej, właśnie, nie wolno się jeszcze bić. Jak ta strefa dojdzie, możemy się bić jakby, co? Jak Rafał jest na tym autobusie, był rzeczywiście na tym autobusie, to przypuszczam, którego mógł skina wybrać. Ile osób w ogóle jeszcze zostało? 65 osób. To jeszcze mamy kupę czasu. Nie mamy jakiegoś Bambika. No Bambik się tutaj na mnie wystroił. To na pewno nie raz. Ej, słuchajcie, 10 sekund i możemy się bić. Ale to jest niesprawiedliwe, bo jak są na czołku, to to jest teamowanie i ci, co nie mają ekipy, to ten. No dobra, Ewelina, no dzisiaj taki, wiecie, taki można. Gdzie wyjdziecie? Zostańcie tu z nami. Wiesz, co się stało? Ktoś siedział w czołgu i ktoś siedział obok niego i go porobił. Ale to jest nierówna walka dzisiaj. To jest walka na czołgi i samochody. To tak się powinien nazywać ten tryb. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Nikt, 56 osób. Dobra, szukamy jakichś gości. Lecimy. Widzowie, ja tu tylko kieruję. W sensie, no, dobra, ja za dużo mówię dzisiaj na tym odcinku. To na pewno nie Rafał. Jest to jakiś samochód, ja tu tylko kieruję. Skampiony, Jonesy. Ale Rafał powiedział, że on nie jest Jonesy, także to nie jest on. To jak ktoś kampi w ogóle... Ktoś na wodę wyjechał w ogóle taksówką, to ty? Ja? Coś ty. Tu ktoś nie jest w jakimś pojeździe, szukamy kogoś, kto prowadzi. Tutaj Jones jest na pewno nie Rafał, kampi za skałami, kokosek padł. Tutaj ta bambiczka. Jak ona mnie w ogóle tam przerzuciło? To jest ta pierwsza osoba, którą obserwowaliśmy. W ogóle widzieliście, jaką on pozę przyjął. Ej, on strzela do swojego czołgu, przecież cię wywali w kosmos. Ej, ale tu się dzieje. 40 osób. Ja tu tylko sobie, wiecie, jadę, strzelam. Tutaj też babeczka kampi za konarem. Właśnie tutaj najlepiej by było się skampić gdzieś, mieć broń na daleko, tak jak tam przez chwilką miała ta babeczka. Ej, w śmietniku co... ktoś tu siedzi. Rafał, to ty? Nie, to nie ja. To nie ja. Ja tu muszę tego ziomeczka. Patrzcie się, ktoś tu kampi w śmietniku. Ja obserwowałam tą osobę z tymi kilofami. Au, au. Rafał albo ściemnia teraz. A to jest ta rybcia. I tu skoczył tutaj. Ja ją kampiła w tym śmietniku do samego końca. No nie, ej, czemu to tak dziwnie? A co z autobusem? Gdzie jest autobus? To jest nasza wielka miłość, która była. Ciekawy, czy jego żona żyje dalej, czy już nie. On w ogóle bawi się w chowanego. Ej, gorzej, bo nie mamy tego. Nie mamy paliwa. Co teraz? No nie ma paliwa, no ludzie. Czemu wy jedziecie? Nie może mi na was przewieźć. 24 osoby. Wow, wow, wow. Ej, ale co, my nie mamy żadnego fraga? Musimy znaleźć... O, ja cię kręcę. Musimy znaleźć paliwo. Musimy znaleźć paliwo. Ej, czuję, że przegram w dzisiejszym odcinku, bo ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Rafał. Zostało 21 osób do końca. Ja tylko sobie jadę. Jechałem. Nie jest dobrze, widzowie. Jest bardzo źle, no. A ty jedziesz autobusem? Chcę kartę podpowiedzi. Ja? Czy jadę autobusem? Nie. Nie? A ty jesteś w takim razie w czołgu. Może? Siedzisz w środku i cię nie widzę pewnie. Nie, nieprawda. Rafał! Nie, no nie siedzę w czołgu, nie siedzę. Dobra, chcesz kartę podpowiedzi? Tak. Nie siedzę w czołgu. Tylko pamiętaj, że to może być bait. Mi się wydaje, że Rafał siedzi w czołgu i ja go nie widzę, bo tutaj moim zdaniem żaden skin się nie wyróżnia. Wyróżniał mi się tylko ten... Co to było gościowi, że z tłowiem stało? To na końcu będzie walka czołg kontra czołg, chyba że czołgi już po czołgach. Ale najbardziej mi się wyróżniał ten taki właśnie... Ten taki jakby duch ciemny, czarny w garniturze. Dobra, 15 osób. I co, mam 5 tych jeszcze. Rafał nie siedzi w czołgu, ale to bait pewnie. Jak ja mam? Nie chcę mi na ciebie przełączyć. Ja mam przypał. A! No ile? No ile on miał? Ile on miał? Ludzie! Ludzie, ratunku! Zostaw mnie! Dobra. Nie wiem, czy Rafał teraz ściemnia, czy nie? Zostaw mnie, Pyku, zostaw... Ja tu jestem, zostaw mnie. Ale... Nie! Wiesz, którym byłem, czy nie? Nie! Wybieram teraz osobę, która wygra, widzowie. No, Eweli się nie udało odgadnąć, bo ja siedziałem w czołgu cały czas, żeby mnie nie widziała. Dobra, ja uważam, widzowie, że wygra ten. Tego obstawiam. Ja obstawiam, że Rafał obstawił tego. Mi się ten skin podoba ogólnie. Czy ty obstawiałaś tą samą osobę, czy mi się wydaje? Nie wiem. Chyba tak, ale on chyba nie ma raczej nic z tego. No oj. Rybę z rybą na plecach. No. Czyli wygrałam. A jakiego miałeś skina? Zielony garnitur. To ja w ogóle nawet cię nie obserwowałam przez to, że ty tym czołg.
pociągu kampiłeś cały czas. No bo to był ten plan właśnie. Nam brakło paliwa po prostu, no i dlatego przegrałem. Zobaczmy jeszcze, kto to wygra. Ale myślałam, że tutaj do końca zostanie pełno osób w ostatniej strefie, a tutaj pojedyncze osoby. Ile osób zostało? 3 osoby tylko. Bo tu się nie ma gdzie chować, nie? No i Jonesy wygrał! Gratulacje!